Czym jest cyfrowa higiena? Jest to skrót myślowy oznaczający świadomy sposób korzystania z mediów społecznościowych, internetu oraz komputera. Po co dbać o cyfrową higienę? Żyjemy w świecie, który jest napędzany przez bezmyślną, niekończącą się konsumpcję. Algorytmy mediów społecznościowych są stworzone w taki sposób, aby uzależnić twórców od tworzenia, a widzów od oglądania. To, co teraz widzicie, jest wynikiem wielkiego algorytmu, który pcha wszystkie nasze głowy do przodu. Byleby iść, podążać za historią. Główną walutą treści internetowych jest nasza uwaga, czyli najbardziej narcystycznie pożądana rzecz we wszechświecie. W skrócie wygląda to tak, że im więcej wartości jesteś w stanie stworzyć dla innych ludzi, może to być informacja, rozrywka, i im więcej uwagi wokół tej treści zgromadzisz, to tym więcej wartości ma dokładnie to, co tworzysz, i możesz więcej kasy na tym zarabiać. Dlatego wszelakie algorytmy są stworzone w taki sposób, żeby utrzymywać naszą uwagę jak najdłużej na tym, abyśmy konsumowali treści. Natomiast twórców stymuluje się stale do tego, aby tworzyli nowe rzeczy. Mechanizmy te funkcjonują m.in. w taki sposób, aby podsyłać tobie pod nos wszystkie potencjalnie interesujące dla ciebie treści. Filmiki, reklamy. Natomiast z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja widzę, co takiego chcą oglądać inni ludzie, co stymuluje mnie, aby tworzyć więcej tego typu treści. No i na co dzień jest to w sumie bardzo wygodne, ponieważ ja wiem, co wy chcecie oglądać, natomiast wam podsyłane są te treści, które potrzebujecie widzieć. Możemy pomyśleć, no to jaki w tym problem? Co w tym takiego złego, że ja widzę, co wy chcecie oglądać, a wam podsyłane jest to, co wy chcecie oglądać? No w zasadzie nie ma w tym żadnego problemu, poza tym, że jesteśmy uzależnieni od algorytmu. To trochę śmiesznie wygląda, bo stworzyliśmy sobie algorytm, który ma służyć nam do pomocy tworzenia treści i dywersyfikacji wiedzy, ale w zasadzie to on zaczyna kontrolować nas samych i nadzorować to, co robimy. Czyli stworzyliśmy sobie takiego informatycznego robota, który sam reguluje proces tego, co my chcemy oglądać i co takiego jest stworzone. Jest to tak inteligentnie zrobione, że ja na co dzień czuję presję związaną z tym, żeby ciągle tworzyć i ciągle gonić za tym, co jest na czasie, co jest trendy. I muszę wyćwiczyć w sobie samokontrolę związaną z moją uwagą, żeby być w stanie tworzyć to, co ja autentycznie czuję. Natomiast z waszej perspektywy zapewne zwróciliście uwagę na to, że jak nie kontrolujecie tego, co robicie, to możecie ciągle oglądać nowe filmy i nigdy proponowane treści się nie kończą, bo ciągle pojawia się coś nowego. I o ile zapewne dużo z tego czerpiecie, dużo się uczycie, to jest w tym takie poczucie, że człowiek się w tym zatraca i nie ma kontroli i staje się to bardzo kompulsywne i w sumie uzależnia ciebie od tego, żeby ciągle oglądać, ciągle konsumować treści i pewnie nie zwracasz uwagi na to, ile czasu na to poświęcasz. Też tworzy takie uzależnienie od ciągłego poszukiwania różnorodności i pragnienia bycia emocjonalnie stymulowanym. I wiążemy z tym przyjemność, szczęście, sukces. Tworzymy sobie przez to też nierealistyczny obraz życia i siebie. Z jednej strony to sprawia, że możemy dotrzeć ze swoimi informacjami do każdej wybranej niszy docelowej. Jeżeli chcesz być twórcą, masz swój biznes, swoją niszę, chcesz zmieniać świat, uczyć ludzi, się samodoskonalić, to możesz znaleźć audiencję w każdej możliwej niszy. Tam, gdzie skierujesz swoją uwagę i tam zaczniesz tworzyć, to zapewne znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to oglądać. Z drugiej strony zamienia nas to w ciągle przestymulowanych i zaniepokojonych zombiaków. W ten sposób internet napędzany jest przez dramaty takie jak ten. Więc zapewne nasuwa się takie pytanie, co możemy z tym zrobić? W znalezieniu rozwiązania pomogło mi zagadnienie minimalizmu. Polega ono na ograniczeniu nieprzydatnych informacji i organizacji czasu, na spędzaniu go na tych ważnych dla nas rzeczach, abyśmy odzyskali poczucie sprawczości i zyskali cenną przestrzeń i balans. Mam dla was 5 wskazówek odnośnie do tego, jak możecie wdrożyć taką cyfrową higienę do swojego własnego życia. 1. Zainstaluj wtyczki, które pomogą ci zorganizować twoją własną uwagę, usuwając zbędny natłok informacji. Są to m.in. takie wtyczki jak DF YouTube oraz Newsfeed Eradicator for Facebook. Pomogą ci być bardziej skupionym i skoncentrowanym
eliminując zbędną konsumpcję. Precyzuj, do czego chcesz konkretnie używać internetu. Czy jest to poszukiwanie informacji, nauka, dzielenie się twórczością, reklamowanie biznesu, kontakt z bliskimi, rozrywka. W określeniu tego może pomóc Ci uważność oraz prowadzenie dziennika. 3. Określ, w jakich godzinach chcesz sprawdzać skrzynkę mailową oraz odpisywać na wiadomości. Chodzi o to, żebyś ciągle nie sprawdzał skrzynki i ciągle nie poszukiwał nowych informacji, ale żebyś miał określony przedział czasu, kiedy będziesz mógł na spokojnie odpisać, zrobić swoje i po prostu mieć to już ogarnięte. 4. Ogranicz używanie mediów społecznościowych na telefonie. To jest, myślę, jedna z tych rzeczy, nad którymi mamy najmniej kontroli, jeżeli chodzi o Facebooka, Instagram, YouTube. Na telefonie zawsze można szybko sprawdzić, kliknąć i nawet człowiek się nie obejrzy, a już spędził kilka minut, kilkanaście minut, kilka godzin na tym, żeby coś sprawdzić. I tutaj najciekawszym, najlepszym dla mnie rozwiązaniem było po prostu usunięcie tych aplikacji, które najbardziej absorbowały moją uwagę. Przy okazji polecam zrezygnować z używania cyfrowych urządzeń tuż przed snem, ponieważ to stymuluje nasz umysł i sprawia, że nie wytwarza się melatonina i nie chce nam się później spać. 5. Postaw na jakość swojej własnej uwagi, koncentrując się na robieniu jednej rzeczy naraz. Dokładnie to zagadnienie opisywałem w swoim kursie koncentracji. W skrócie polega ono na tym, żeby kultywować w życiu jednozadaniowość. Żeby robić jedną rzecz naraz i się nie rozpraszać. Ponieważ gdy próbujemy robić kilka rzeczy naraz, zwykle nie robimy ich tak dobrze, jakbyśmy skupili się na jednej rzeczy, a przy tym chodzimy ciągle rozproszeni. Te informacje są wskazówkami, które ja sam osobiście zastosowałem w życiu i bardzo mi pomogły utrzymywać higienę informacyjną. Kiedyś próbowałem całkowicie odciąć się od internetu. Niestety nie udało mi się tego zrobić. Za każdym razem, kiedy próbowałem się odciąć całkowicie, wracałem z powrotem na swoje dawne tory, a nawet jeszcze bardziej uzależniałem się od internetu, więc stwierdziłem, że zamiast całkowicie się odcinać, prowadzę w swoim życiu tak zwaną dietę informacyjną i będę konsumował tylko te informacje, które są dla mnie ważne. Są to przede wszystkim tutoriale, poradniki, różnego rodzaju podcasty, informacje, które mnie interesują i mnie rozwijają. Poza tym lubię oglądać kursy, lubię czytać książki i lubię informacje, które są jak najmniej przetworzone, i stopień mojej uwagi nie jest aż tak bardzo zaśmiecony. Dlatego unikam Facebooka, unikam różnych portali społecznościowych, tam gdzie różnego rodzaju stymulacja bodźcami wywołuje we mnie poczucie niepokoju albo takiego dyskomfortu, że jest czegoś po prostu dla mnie za dużo. Poza tym wiadomo, internet jest dzisiaj jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji. Nie ma sensu się od niego odcinać całkowicie. Wiele osób korzysta z niego do pracy. Czasami też potrzebujemy jakiejś informacji na szybko, potrzebujemy mieć kontakt z jakimś ekspertem, potrzebujemy jakiejś specjalistycznej wiedzy. No i internet jest tutaj super narzędziem do tego, żeby wykorzystać całą pulę dostępnych informacji, no i czerpać z nich garściami, żeby sprawić, żeby nasze życie było po prostu lepsze. Warto też nadmienić, że coraz więcej rzeczy robimy online, więc coraz trudniej jest uniknąć po prostu internetu. Ciekawy jestem, w jaki sposób wy korzystacie z internetu, czy macie jakiś sposób na cyfrową higienę, czy są jakieś informacje, które was interesują bardziej, inne mniej. Co takiego was skłania do tego, żeby klikać kolejne wideo, kolejny temat i czerpać z informacji? Wiem, że teraz sporo osób po prostu odcina się od nadmiaru informacji ze względu właśnie na przestymulowanie. Dostaje wiele informacji, że wiele osób wycofało się totalnie z mediów społecznościowych. No, gratuluję, bo wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju uzależnienie, do którego strasznie przywykliśmy. I o ile po części może nas wspierać i rozwijać, to myślę, że po części też się trochę w tym pogubiliśmy. Albo jest taka szansa, że możemy się pogubić, więc myślę, że trochę trzeba mieć też odwagi, żeby się wycofać i zadbać bardziej o siebie. Oczywiście zawsze warto jest mieć jakąś formę kontaktu z ludźmi i się tego nie wypierać. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam serdeczne za waszą uwagę. Zostawcie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, udostępnijcie ten film na Facebooku, żeby więcej osób dowiedziało się o zawartości tej treści, może komuś to pomoże się zreflektować. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, na dole są linki, zachęcam was do uczestnictwa w grupie na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. O, co za paradoks, Damian
jesteś hipokrytą, hehehe. Nie, nie jestem, ponieważ jeżeli ktoś nie potrzebuje, to po prostu nie będzie z tego korzystał. Poza tym na tej grupie dbamy o rzetelność informacji, także zapraszam serdecznie. Zapiszcie się również do mnie na newslettera na stronie projektventureself.com.pl. Podajcie swojego maila. Dzięki temu będę mógł wysyłać do Was informacje, kiedy pojawią się nowe filmy raz w tygodniu. Dzięki Wam serdeczne za Waszą uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.